A nie interesujesz się polityką, nie obchodzą cię wolne sądy, to teraz wyobraź sobie taką historię. Wyjeżdżasz na wakacje na południe Europy i pierwszego dnia poznajesz tam ją, osobę, która jesteś przekonany, że spędziesz z nią do końca życia. Spędzacie razem całe wakacje i chcesz razem spędzić całe życie. Jesteście obywatelami Unii Europejskiej, w związku z tym odległość nie jest problemem, ona odwiedza cię w Warszawie. I tu się okazuje, że problem jest kolor jej skóry, bo jej dziadkowie przyjechali do Europy z Afryki. W Warszawie na ulicy spotykacie grupę młodych ludzi z symbolami falangi na ramieniach. Zaczynają obrażać twoją dziewczynę, stajesz w jej obronie, wywiązuje się sprzeczka słowna, dochodzi do rękoczynów. Lądujecie z dziewczyną na ostrym dyżurze. Chcesz dochodzić sprawiedliwości, idziecie na policję, szybko się okazuje, że jeden ze sprawców to syn partyjnego czynownika. A policja nie jest zainteresowana sprawą. A prokuratura podległa ministrowi sprawiedliwości również nic nie robi. Jedyna sprawiedliwość i możliwość to sądy. Idziecie do sądu, a tam sędzia jest mianowany przez ministra sprawiedliwości. Czy naprawdę myślisz, że taka osoba stanie po twojej stronie, będzie chroniła ciebie i twoją dziewczynę przed bandytami? Po to właśnie są wolne sądy, żebyśmy wszyscy żyli się w Polsce bezpiecznie i żeby nikogo nie wyróżniać.